Przed mikrofonem Małgorzata Zaręba, a w studio radiowym gościmy Wojciecha Goguła, sportowca, który przygotowuje się aktualnie do zawodów kulturystycznych, a dokładnie do debiutów, które prawdopodobnie odbędą się w Kielcach. Na początek wprowadźmy naszych radiosłuchaczy, że kulturystyka nazywana jest żelaznym sportem dla ludzi o nerwach ze stali i za chwilę w naszej rozmowie rzeczywiście potwierdzimy, że tak jest. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego organizuje debiuty kulturystyczne, a przygotowania do tych zawodów w pana przypadku trwają już prawie dwa lata, a specjalistyczne treningi odbywają się od ponad roku pod okiem trenera Krzysztofa Stolarczyka, którego serdecznie pozdrawiamy. I gdyby mógł pan powiedzieć na początek coś więcej o sobie, bo wiem, że jest pan także trenerem personalnym. Skąd zrodziło się zainteresowanie sportami siłowymi i skąd zrodził się zamysł na wzięcie udziału w zawodach? Pomysł dotyczący sportów sylwetkowych zrodził się w mojej urodziny, kiedy otrzymałem w prezencie karnet na siłownię. Na początku oczywiście nie było żadnych planów związanych ze startami w zawodach, raczej było to na zasadzie hobby i poprawy sylwetki. Z czasem zaczęło mi się to podobać coraz bardziej i zacząłem przywiązywać do tego sportu większą uwagę, do takiego stopnia, że postanowiłem skorzystać z pomocy osoby bardziej doświadczonej, aby nie popełniać błędów i nie narazić się na różnego rodzaju kontuzje. I wtedy rozpocząłem swoją współpracę właśnie z trenerem Krzysztofem Stolarczykiem. No i współpraca szła nam tak dobrze i robiłem takie postępy, że po roku współpracy trener zaproponował mi dalszą pomoc w przygotowaniu właśnie do zawodów. Stąd zrodził się ten pomysł na starty. Przygotowania do debiutów to ciężka praca na siłowni, redukcja tkanki tłuszczowej do minimum, także systematyczne treningi i restrykcyjna dieta i suplementacja. Przygotowania do debiutów to także dużo, dużo wyrzeczeń, ponieważ czas wolny z pewnością spędza Pan głównie na siłowni. Ale warto tutaj dodać, że jest to także mnóstwo, mnóstwo przygotowań, bo oprócz metamorfozy, przygotowaniom towarzyszą także liczne sesje zdjęciowe, bo jak wiemy, w debiutach każdy najmniejszy mięsień musi być widoczny. Gdyby mógł Pan coś więcej powiedzieć na temat swoich przygotowań, właśnie biorąc pod uwagę treningi, ćwiczenia, pozycji na scenie, sesje zdjęciowe, jak to wygląda w Pana przypadku? Zacznijmy od tego, że nie jest to przeciętny trening, ponieważ właśnie wykonuję go w moim przypadku 6 razy w tygodniu i jest podporządkowany przede wszystkim w dużym stopniu na grupy mięśniowe, które są w tym momencie moją najsłabszą stroną, nie zapominając oczywiście o pozostałych. Głównie jest to teraz okres budowania masy mięśniowej, który potrwa do grudnia. Ćwiczę naprawdę na wszystkim. Są to ćwiczenia z wolnym ciężarem, takim jak sztanga, hantle, jak również ćwiczenia na maszynach, które w większym stopniu izolują daną partię, grupę mięśniową, nad którą pracuję w danym momencie. Więc tak naprawdę wachlarz ćwiczeń i sprzęt, na którym ćwiczę jest ogromny. W zależności na czym zamierzamy się skupić. A treningi odbywają się indywidualnie, czy Krzysztof przyjeżdża tutaj do pana? E, treningi odbywają się indywidualnie. Z Krzysztofem mamy stały kontakt telefoniczny, jak również spotykamy się w Lublinie. Wtedy są treningi razem z nim ale jesteśmy na takim, że tak powiem, stopniu przygotowań, że Krzysztof doskonale mi ufa, wie co ma mi zalecić, ja to wykonam, więc są sprawdzane, że tak powiem, nasza sylwetka, zdjęcia, pomiary co miesiąc, więc wszystko, wszystko jest pod jego okiem. No i tak to w skrócie wygląda. Tutaj warto także wspomnieć, że Krzysztof Stolarczyk jest nie tylko trenerem kulturystyki, sportu i rekreacji ruchowej, ale także na co dzień prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz kursy instruktorskie właśnie z dziedziny kulturystyki. Krzysztof ma także wieloletnie doświadczenie specjalistyczne ukierunkowane właśnie pod kątem sportów sylwetkowych, bo sam także wielokrotnie brał udział w różnego rodzaju zawodach kulturystycznych. I tutaj wymienię kilka z nich, bo mówiąc o wszystkich, oczywiście zabrakłoby nam czasu antenowego. Między innymi. I na mistrzostwach Pomorza Bytów w kulturystyce klasycznej Open zajął pierwsze miejsce. Na debiutach w sezonie 2009-2010 Ostrów Mazowiecka zajął drugie miejsce. Oraz gościł na okładkach wielu znanych czasopism kulturystycznych. Krzysztof Stolarczyk od wielu, wielu lat regularnie przygotowuje swoich zawodników do startów w zawodach w kulturystyce i fitness. A gdyby mógł Pan powiedzieć, jak układa się współpraca z Krzysztofem i jak wyglądają przygotowania do debiutów? Bo jak wiemy, Krzysztof Stolarczyk na co dzień mieszka w Lublinie, a Pan pochodzi z Hełma, a aktualnie od kilkunastu lat mieszka Pan w Zamościu. No, współpraca układa się znakomicie, mamy bardzo dobry kontakt telefoniczny, tak jak mówię, spotykamy się co jakiś czas w Lublinie, ostatnio jeździmy razem na zawody, żebym też mógł troszkę poznać ten sport od kulis, żebym lepiej, że tak powiem, wszedł w ten sport i... No, znał to wszystko od podstaw, prawda? bo same treningi to nie wszystko, ale również ta cała otoczka, która podczas zawodów jest naprawdę niewidoczna dla nas zwykłych, że tak powiem, widzów, to jest to też bardzo ciekawe doświadczenie, które na pewno w jakimś stopniu pomoże mi zrealizować swoje plany. Także mówię, przygotowania są w jak najlepszym momencie dobre. Krzysztof jest zadowolony jak na razie z moich wyników. Co mogę więcej powiedzieć? Dążymy do celu powoli, małymi krokami, cały czas pod jego okiem, tak jak mówię, rozmawiamy, jak tylko coś się dzieje, to zmieniamy trening, dietę, mówię w zależności od tego, na jakim etapie się znajdujemy i co jest do poprawy. W zawodach sportów serwetkowych wyróżniamy różnego rodzaju kategorie, między innymi fitness plażowe mężczyzn, fitness plażowe atletyczne open, fitness mężczyzn open, fit model mężczyzn open, kulturystykę klasyczną mężczyzn oraz kulturystykę mężczyzn. A pan w jakiej kategorii weźmie udział w zbliżających się zawodach? Jak na razie z Krzysiem planujemy wystartować w kulturystyczce klasycznej do 180 cm wzrostu w men's classic fizik do 180 cm wzrostu i może, ale to jeszcze zobaczymy w dalszym etapie, jak będzie, może będzie to jeszcze trzecia kategoria. Także, jak na debiuty, to dość sporo trzy starty w jeden dzień zawodów to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Także zobaczymy, zobaczymy. Na razie na dzień dzisiejszy ciężko nam powiedzieć. Jesteśmy w okresie budowania masy mięśniowej. Musimy jak najwięcej, że tak powiem, jej zdobyć, żebyśmy mogli później podczas redukcji stwierdzić, w jakich kategorii możemy próbować Wspomniał pan tutaj o wielu kategoriach, więc tutaj wchodzi w grę i redukcja i przyrost masy ciała. A gdyby mógł pan powiedzieć, na no, czym ogólnie polegają pana treningi i jak wygląda pana taka codzienna dieta, taki przeciętny jadłospis? No tak, dieta. <grych> To zależy w jakim okresie przygotowania się znajduje, czy jest to okres budowania masy mięśniowej, czy okres redukcji tkanki tłuszczowej. W każdym bądź razie opieram się od dwóch lat na tych samych produktach. Jest to mołotonne, czasami nie chce się już tego jeść, ale jeżeli wiem, że to działa, to to jem po prostu. Jak ja to mówię, to nie musi smakować, to ma działać. Wiadomo, to co smakuje to jest niezdrowe. A więc, oczywiście, jest to mięso, są to piersi z kurczaka, z indyka, wołowina, ryby, są produkty węglowodanowe, typu makarony, kasze, ryż, tak samo tłuszcze niezbędne, oczywiście zdrowe, roślinne. No i co tam jeszcze? Moja dzienna porcja składa się ze śniadania, z trzech obiadów i kolacji. W zależności od okresu, właśnie jest tego albo więcej jedzenia. Jak to się mówi, albo mniej. Są też suplementy diety, takie jak odżywki białkowe, różnego rodzaju witaminy, minerały, które są też niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu przy tak dużym wysiłku fizycznym. I tak to w skrócie wygląda po prostu. Czyli można powiedzieć, że odżywia się Pan zdrowo. Tak, staram się jeść zdrowo, jak najmniej przetworzonych produktów, więc, tak jak mówię, to, co działa, to, co ma w organizmie zostać, na takich produktach bazujemy, żeby to, jak ja to mówię, nie robić z siebie śmietnika, bo jesteśmy tym, co jemy. Trening na pewno musi być przez pana solidnie wykonany i musi być różnorodny. A gdyby mógł Pan powiedzieć, ile czasu Pan spędza właśnie na siłowni? To zależy właśnie też, jaki jest to okres. W tym momencie bardzo mocne są treningi, więc czasu spędzam dość sporo, około dwóch godzin, czasami i dwóch i pół godziny, ponieważ jest trening dość objętościowy, jest dużo serii, mała liczba powtórzeń, ale jest duży ciężar, więc również przerwa między seriami musi być wydłużona i dlatego. W czasie się to troszkę przyciąga, podczas redukcji ten trening jest troszkę sprawniejszy, jest mniej czasu na odpoczynek między seriami, ciężar jest wiadomo lżejszy, trening jest przeprowadzany szybciej, ale znowu z kolei dochodzi kardio nawet do godziny, więc mimo wszystko trening jest krótszy plus trening kardio, więc tak czy inaczej spędzamy około 2-2,5 godzin na siłowni. Debiuty to treningi i ścisła dieta, ale z pewnością na zbliżających się zawodach będzie Pan chciał wypaść jak najlepiej, ponieważ na scenie przez sztab sędziów będzie brany pod uwagę każdy ruch, krok, postawa ciała oraz mięśnie, które każdy zawodnik na odpowiednio wydaną komendę będzie musiał zaprezentować. A do tych mięśni należy podkreślić, że należą m.in. mięsień, dwugłowy ramienia, popularny biceps, triceps oraz mięśnie brzucha i ud, czy mięsień. Najszerszy grzbietu. Jak wyglądają aktualne Pana przygotowania, biorąc pod uwagę ćwiczenie odpowiednich pozycji przodem, tyłem i bokiem? Bo jak wiemy, przed sztabem sędziowskiego oka nie umknie najmniejszy szczegół. Mimo że jest jeszcze sporo czasu do zawodów, to już z trenerem zaczęliśmy ćwiczyć właśnie pozycje, które obowiązują na zawodach. Jest to ciężka praca do wykonania, dlatego właśnie chcemy jak najwcześniej te pozy jako ćwiczenia wprowadzać. Jest to oczywiście trudne do wykonania, jeżeli człowiek się do tego nie przygotuje wcześniej. Na scenie trzeba być przygotowanym do pozowania, ponieważ trzeba być w stałym napięciu całego ciała, a konkurs danej konkurencji trwa ładnych parę dziesiąt nawet minut, jeżeli jest dużo zawodników, więc w tym czasie trzeba naprawdę wytrzymać i kontrolować oddech, napięcie mięśni podczas całego konkursu, czekając na swoją kolej na scenie, jak i podczas wykonywania swoich pust, dlatego jest to również bardzo ważny etap przygotowań do zawodów, by wypaść z nich jak najlepiej i jak najlepiej pokazać swoją sylwetkę, nad którą tak ciężko pracowaliśmy do tej pory. Tak to wygląda właśnie. Jest to na pewno trening mięśni, i jest to bardzo ważny aspekt, który często jest zapominany przez zawodników, właśnie debiutantów, bo później wszystko wychodzi na scenie. Widać, który zawodnik przygotowywał się wcześniej, który jest przygotowany, który po prostu zaczął swoją przygodę z pozowaniem dwa tydzień przed zawodami i wtedy wszystko wychodzi na scenie, jak jest przygotowany czy nie jest i sędziowie to po prostu widzą. Wtedy z, z miejsca mogą danego zawodnika po prostu skreślić, jeżeli jest nieprzygotowany. Także cały czas trzeba pracować nad oddechem, nad napięciem mięśniowym no i kontrolować wszystko. Tutaj przed rozmową też zdradził Pan, że przygotowując się do debiutów, jeździ Pan po licznych zawodach organizowanych w Polsce właśnie z trenerem Krzysztofem Stolarczykiem. A gdyby mógł Pan powiedzieć właśnie, jaka atmosfera panuje na takich zawodach, widząc oczywiście zawodników od strony kulis? No jest to naprawdę fajne doświadczenie. Na backstage'u, tak zwanym, jeżeli zawodnicy się przygotowują, wcinają różnego rodzaju żelki, chipsy, by tam się doładować, dopompowują na różnego rodzaju gumach swoje mięśnie przed wyjściem, żeby to lepiej wyglądało, są smarowani, są z nimi osoby towarzyszące, trenerzy, jest naprawdę ciekawie, fajnie, wszyscy są podekscytowani, czy to kobiety, czy mężczyźni, także naprawdę jest to. Ciekawe, ciekawe doświadczenie, no i na pewno ogromny stres, tak jak z zawodnikami, niektórymi się rozmawia, chociaż przez chwilkę to się mówi, zawraca się im głowę, no to każdy jest zestresowany, każdy chciałby jak najlepiej wypaść, każdy się martwi, że źle wygląda lub nie do końca dobrze różnie to określają. Ale jednak ta adrenalina pomaga im w tym, żeby właśnie wyjść na to scenę, zrobić swoje, jak najlepiej potrafią. No i później wszystko zależy od sędziów. No właśnie, bo zawody, do których się Pan aktualnie przygotowuje, to stres związany na pewno z zaprezentowaniem się od strony najlepszej. Tutaj także musi Pan odpowiednio zadbać o strój, odpowiednie nałożenie brązera, a w tym właśnie będą Pana wspierać osoby bliskie, które z pewnością będą towarzyszyły Panu na zawodach. Gdyby mógł Pan powiedzieć na co dzień, kto jest dla Pana takim głównym motywatorem i kto Pana wspiera. Oczywiście jest to moja żona, która jest najbliżej i widzi wszystko od kuli z tego sportu. Wspiera mnie w dobrych, jak i tych złych, czasami ciężkich chwilach, które niestety występują. Jak przychodzi zwątpienie, czy w ogóle się uda pokazać jak najlepiej z mojej strony, to jest przy mnie. Zawsze mogę liczyć na dobre słowo. To jest fajne. No, oczywiście, Krzysio, trener Krzysztof, który na bieżąco mnie kontroluje i jest. Jak na razie zadowolony z mojej pracy, potrafi mnie wesprzeć, podbudować, dodać energii do działania. Jest to też bardzo ważne. Jego wiedza praktyczna i teoretyczna jest dla mnie bardzo wartościowa, ponieważ cały się jemu oddałem i wiem, że jestem pod najlepszymi skrzydłami, jakimi mógłbym w tym momencie być. No ale nie mogę zapomnieć, że są też znajomi z mojego otoczenia, jak i znajomi z siłowni, którzy też mnie na co dzień widzą, wspierają, widzą jaką ciężką pracę staram się wykonać, dopingują, mówią też dobre słowa, więc również jest to bardzo motywujące. No i co jeszcze? Myślę, że jest jeszcze jedno grono osób bardzo ważnych, których nie możemy zapomnieć, o grupie ludzi, którzy nie wierzyli albo hejtują mnie, prawda? ale dzięki nim mam właśnie dużo energii, siły, by udowodnić takim osobom, że do marzenia należy dążyć, bo same do nas nie przyjdą, jak to niektórym się niestety wydaje. I to też jest grupa ludzi, która jakoś się przyczynia do tego, że jest ta moc, energia, siła do działania. Przede wszystkim motywacja. Tak jest. Tutaj, przygotowując się do wywiadu, stwierdził Pan, i tutaj zacytuję, że ten sport też uczy pokory i dużo cierpliwości. Czy wyobraża Pan sobie dzień życia bez sportu? Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie tego, że siłowni w moim życiu nie ma. Ten sport był dla mnie hobby, jak wiele innych, ale odkąd. Podszedłem do tego poważniej, to stało się częścią mojego życia, którą muszę gdzieś godzić z innymi obowiązkami życia codziennego, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy sport jest, będzie, zobaczymy jak długo, aby zdrowie pozwoliło, aby jak najdłużej. W jednej z rozmów napisał Pan, tutaj też zacytuję, że trenowanie na siłowni to naprawdę wymagający sport, jeżeli chodzi o całą kształt, całą tą otoczkę, jaką jest dieta, trening, regeneracja, znajdowanie czasu na wszystko. Wszystko musi być poukładane w głowie, co i kiedy w ciągu dnia trzeba zrobić, cały harmonogram. Gdyby był to sport łatwy do uprawiania, to wszyscy mężczyźni po ulicy chodziliby wysportowani i wyglądaliby jak gwiazdy sportów sylwetkowych. Dokładnie. I tutaj, jak na początku już powiedzieliśmy, sport ten łączy się z wieloma wyrzeczeniami, bo przede wszystkim czas wolny spędza pan na siłowni. A gdyby mógł się pan podzielić, bo wiemy, że myśli pan już o kilku kolejnych startach, jakie są pana kolejne sportowe plany na przyszłość? Plany na dzień dzisiejszy są takie, żeby właśnie wystartować w kilku zawodach, może czterech, pięciu, właśnie w okresie wiosennym. Na pewno zaczynamy od debiutów, z tego nie ma dalszej, że tak powiem, kariery, także debiuty. I później mamy przerwy między zawodami, to jest około dwóch tygodni, więc myślę, że mogą być to Mistrzostwa Śląska, właśnie bytów. Może słupsk. No, mówię, no, zależy jak Związek Kulturystyki i Fitness rozłoży harmonogram na sezon wiosenny, wtedy będziemy mogli bardziej się przyjrzeć, w jakie zawody startować. Oczywiście kategorie będą raczej te same, nie będziemy nic zmieniać. Także, mówię, na debiutach spróbujemy dwie, może trzy kategorie ze startem a w następnych zawodach zobaczymy co pokażą debiuty. Jeżeli wypadną dobrze, to wtedy będziemy wiedzieli, czy możemy dalej w kilku kategoriach startować, czy już oprzeć się tylko i wyłącznie na jednej skupić. Także ciężko na tym etapie. Cokolwiek powiedzieć. Na razie jest plan debiutów i jeszcze kilku startów w sezonie wiosennym, żeby, jak to się mówi, póki forma jest, to od razu z niej korzystać, nie robić przerw i nie czekać na sezon jesienny, tylko kontynuować tą passę od razu w jednym okresie. Tutaj na pewno wszystko zależy od kondycji i od zdrowia. <laughs> Oczywiście nie jest to łatwe. Wiadomo, organizm jest wycieńczony. Przygotowaniami na skrajnych możliwościach i każdy start to jest ciężki okres przed startem tego nawodnienia, odwodnienia, przygotowania tego organizmu na tą scenę. Tak jak pani mówi, zdrówko, zdrówko i siły, żeby jak najwięcej właśnie odbyć tych startów, zawodów. Pana liczne wyjazdy na zawody organizowane właśnie w Polsce możemy oglądać m.in. na kanale YouTube. A gdzie możemy obserwować pana postępy i czy na kanale Krzysztofa Stolarczyka będzie można obejrzeć relacje live z pana zawodów? Na pewno na kanale Krzysztofa będzie live, na pewno live będzie na YouTubie różnych innych znanych zawodników jak do tej pory tak to wyglądało jak również polskiego związku kulturystyki i fitness ale u Krzysztofa no, na pewno relacje z zawodów będą krótsze bo będą oparte raczej na mnie a ogólnie całe zawody to tak jak mówię są transmisje są transmisje live później są powtórki także wszystko wszystko na YouTube przeważnie na YouTube można spokojnie to zobaczyć a jeżeli chodzi o moje przygotowania, to myślę, że też u Krzysztofa na stronie na YouTube, jak i na moim Facebooku jakieś tam zdjęcia na bieżąco będziemy się starali wrzucać, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A czego możemy Panu życzyć jako kibice i osoby właśnie dopingujące Pana do udziału w tych zawodach, bo oczywiście życzymy, żeby Pan mógł zaistnieć i pokazać się z jak najlepszej strony. Czego właśnie oprócz zdrowia możemy Panu życzyć? Powiedziałbym wytrwałości, ale ta wytrwałość chyba jest, bo nie byłbym w tym miejscu, w którym teraz jestem, gdyby jej nie było. Myślę, że po pół roku bym zrezygnował. Więc na pewno wytrwałości, też przede wszystkim pewności siebie, tego zdrowia, tak jak mówiliśmy, tych sukcesów, żeby tam było. Troszkę. Zatem życzymy dużo motywacji, wytrwałości i oczywiście dużo, dużo zdrowia. Dziękuję gościem, ślicznie. a moim i państwa gościem był pan Wojciech Goguł, który przygotowuje się do debiutów kulturystycznych, a odbędą się one w przyszłym roku, a dokładnie w marcu w Kielcach. Bardzo dziękuję za rozmowę.